Nawet najlepiej przygotowanego do pracy absolwenta ratownictwa medycznego lub pielęgniarkę, pierwszy kontakt z prawdziwym pacjentem lub oddziałem szpitalnym może przyprawić o stres, który rodzi brak pewności w działaniu. Takiego problemu nie będą mieli absolwenci kierunków medycznych kształceni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Właśnie otwarte Centrum Symulacji Medycznych w pełni odwzorowuje warunki i pracę na szpitalnym oddziale. Pojawiły się tutaj inteligentne i innowacyjne fantomy symulujące, Choroby, nowe, świetnie wyposażone sale i sprzęt medyczny najwyższej jakości. Zajęcia studentów, czyli symulowane zdarzenia, będą nagrywane i szczegółowo omawiane. Praca na fantomach, które oddychają, kaszlą, a nawet mrugają oczami, w pełni odwzorowuje realną pracę z pacjentami i pozwala oswoić się z sytuacjami wymagającymi szybkiej i skutecznej interwencji. Unijne pieniądze pozwoliły znakomicie wyposażyć centrum symulacji, ale też przeszkolić kadrę i stworzyć scenariusze zajęć. W nowym centrum symulacji medycznych powstała również pracownia, w której przeprowadzane będą egzaminy kliniczne, pozwalające dokonać standaryzowanej oceny umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych. Tak innowacyjne centra symulacji w najlepszych uczelniach medycznych są dzisiaj podstawowym miejscem kształcenia personelu medycznego. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom unijnym z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Na realizację wydano niemal 2,5 miliona złotych. We własnym zakresie Subalska Uczelnia musiała dostosować pomieszczenia, Centrum robi wrażenie, choć podczas naszej wizyty akurat nie odbywały się tutaj zajęcia, jednak możliwości widać, że są ogromne.